Cześć, witam was bardzo serdecznie. Tutaj mały. Jak widzicie, tutaj pięknie prezentuje się przyczepa od siana. O, bardzo pięknie wygląda. Na niej typowo siano się wozi, takie te ładna droga. Ona też do zboża, do siana, tego wszystkiego, takich rzeczy jest. Mamy poloneza traka. Jak widzicie, Opel Combo. No i tutaj już w oczy się rzuca niebieska talerzówka, 6-metrowa jest talerzówka, ładna, no jest zadbana. Jak tu mnie stoi, to jest wszystko ładnie widać. Obciążniki, jeden obciążnik ma 25 kg. Mamy rozrzutnik do obornika. Jak stoi, o, widać jak wygląda. Ładnie, o, zaczep widać, o, trzeba odgarnąć go. Zaczep, ładnie, wszystko. A tutaj mój pies, sołtys, najmniejszy. Aj, sołtysek. Cześć, moje, co mowa? No co, cieszy, co? A tu jest tak. Header od bizona, ZO 56. Super. W kolejnym odcinku, jak dobiję do 100 łapek, przepraszam, do 100 wyświetleń, to wam pokażę bizona, jak się prezentuje i wszystko. Widzicie, ładny hederzyk, ładny, o. Nie jest w złym stanie, jest bardzo ładny, wszystko, o. Idzie, się rusza, stoi na wózku, no wiadomo, nie będziemy go trzymać na ziemi. On coś się nie opłaca, żeby zabrać go. Header jest 6-metrowy ogółem, tak wam powiem. No, w tym roku, jak kosiliśmy pola, zboże, to bardzo dobrze się sprawowało. Nie było takich żadnych większych napraw. Nie nic. Hałda drzewa. Mamy kołówkę. Zobaczymy, co jest na kołówce. Na kołówce, o, kupę śmieci po drzewie. I takich tych. Kołóweczka ładna. A tutaj nasz pierwszy traktorek Ursus 3330, czyli tak zwany capek. Jak widać, wszystko ładnie, pincuś, lancuś, chodzi, wiadomo, po deszczu teraz stoi. To wygląda, jak wygląda akumulatorek, wszystko, liczniki, wszystko działa, o, jeszcze wam widzicie, dobra. Wyciągniemy kluczyk. Dobra. Tam widać, tamto to takie powyścinane, to chłopaki do mnie drzewo przywozili. Ten. Tam jakbyście chcieli zauważyć, stoi bizon. Później w kolejnym odcinku wam pokażę. A teraz. Teraz przejdziemy, obejdziemy sobie gospodarkę ładną. Widzicie, jakie u nas, bo to jest z tym studzień, co na polach, na łąkach, szczerze mówiąc. No co, to nie ma co się dziwić, jak tutaj cały czas pada deszcz i tak dalej. To co, idziemy, zobaczymy do krówek, do tego. Kurde, ale tu błoto, się w butach topie. Nigdy jeszcze u nas tak nie było, jak pamiętam. Odkąd tutaj pracuję u tego sąsiada, nigdy tak nie było, no ale co. Tu był piękny stawik, ładny, wykopany. Został 3-4 lata temu wykopany. To były jakieś konie, takie te. A tutaj wycinka drzewa poszła pełną parą. Bo wycinaliśmy o jedno, tam drugie drzewo. To wycinaliśmy, ponieważ powiększamy tutaj, gdzie mamy krówki, chcemy powiększyć do takiego obszaru, jak tam, o, tam, jak tam te drzewa, tam jak ta kupa i aż tam do końca, bo tam będzie siatka postawiona, ta co jest tu, będzie przestawione wszystko tam. No i z tego względu musieliśmy trochę drzewa powycinać, tego wszystkiego.
A tutaj bardzo piękna wiata dla krówek. Ładnie nam się prezentuje. Była zrobiona z zeszłego roku. Zaraz po żniwach zrobiliśmy ją. Także, że wiecie. Wszystko jest ładnie, pięcuś. No tu mamy o teren, gdzie krówki sobie chodzą. Jak widzicie, już tam w oddali krówki. Oj, oj, oj. O, ale kamera nam ten zrywa się jak... O, widzicie, króweczki sobie ładnie chodzą. Teraz krówki ładnie jedzą. Jak widzicie, bardzo ładny. Ładnie, no tak poza tym, to co ja będę wam więcej opowiadał. Dobiję do 100 wyświetleń, będę robił resztę część gospodarstwa, czyli pokażę mu psusa, czy 60 z turem po remoncie, później 40 po remoncie, no i oczywiście największy ciągnik na gospodarstwie to jest Ursus ten, przepraszam, nie Ursus, tylko Bielarus. To jest jakiś wypust, nie wiem z którego to jest roku, bo jest dosyć stary, ale nam tutaj bardzo dobrze służy. No i oczywiście kosiarki, nie kosiarki, rozrzutnik, mamy dwa są rozrzutniki. No i oczywiście największą sensację bizona ZO 56, super. A więc jeszcze przejdziemy tam, pokażę wam tutaj do końca, gdzie tam jest koniec, już jak te drzewa stoją. I tak o wszystko będzie powiększane tam do drzew. Także teraz wracamy, bo u nas zaczyna już coraz mocniej padać. Dobra. Jak widzicie, już coraz bardzo mocno pada. Musimy wytrzeć sobie tutaj ten. Widzicie, już przyszliśmy do gospodarstwa. Tu pierwsze co jest, gdzie rzuca nam w oczy, to jest łycha od 60 stówen. Później jest tak, presa welgerka do kostek. Tu przejdziemy, by nie upaść czasem. No i tutaj o, oczywiście nam się ładnie prezentuje Ursus, to jest 40. Wszystko w niej chodzi, światła, wszystko. To za gdzieś w następnym odcinku może spróbuję się pokazać wam wszystko, jak ładnie ona działa i tak dalej. Teraz przejdziemy dalej. Mamy tak, mamy jedne sanie do konia, później drugie, tam opony. O kurwa macie.